Pierdalać, to rozpierdalamy. A której oni mają być? Między 8 a 9, między 7 a 8. Będę walczyć z honorem. Będę dowodzić światłością. Będę wymieniać karty. Tak, była już druga ranga nawet parę razy. Kapkowski, tak, w takim wypadku jest spoko. Groi, weź pun. No tradery, no bo to nie ma sensu żadnego. Lecimy w face'a. No chyba, że to jest agropalek i zagra mi teraz protektora. Ale chyba nie jest. No zobaczymy. Jak zagra werbunek, to będę miał problem. No żarownik jest tak problematyczny nie jest. Sekret. Wstawiam nabór Sacrifice'a niestety. No. Masz Shredira. Muszę dobrać jakiś werbunek albo konsekrację, bo inaczej sekret palennym nie jestem w stanie wygrać. Stary, nie masz innej opcji jak zabić tego mini błota. Podpowiem ci nawet. Tylko 15 godzin ci to zajęło. Nie jestem pod wrażeniem. Ziombel. Nie do końca tak chciałem zrobić. Nie jestem pewien też, czy zostawienie nożownika jest ok, ale póki nie ma werbunku, nie ma jakiejś super mega wielkiej tragedii raczej. Niestety ten misklik, kiedy zagrałem to zamiast tego, może mi grę przegrać. Tak, ja wbijałem legendę Mechmage'em. Zastanowić.
To jest mega zła sytuacja dla mnie. Okej, no tutaj w dużej mierze pozostaje to, jakie on ma karty, no jak teraz wyskoczy mi z Boomem, Challengerem i Tyrionem, no to porobione. Która ranga jest pierwszą dobrą rangą? Nie wiem. No i teraz ja potrzebuję czegoś mocnego, no jak dobiorę teraz całą kartę, to jest GG. Konso. Konso tak gdzieś się buja pomiędzy totalnym krapem, a czymś sensownym. No okej, gramy obydwa jest top decku. Problem jest w tym, że on ma mocniejsze karty w talii. Więc ma większą szansę na to, że dobierze coś, co rozpierdala, na przykład Challengera. W tym wypadku szanse na wygraną są zerowe, przeznikłe. No bo ja nie mam żadnej jednej karty, która może nadrobić Challengera, który no, jest mega koksem. Tutaj sobie mogę zagrać tego, ale... Umarłem? 7, 8, 9, 10, 11, 12, no umarłem. Niestety z Secret Paladynem jest tak, że ja muszę mieć gigantyczną przewagę przed jego szóstą turą. Jeżeli jej nie mam, to nie wygram. Witam, mały prezencik, żebyś nie denerwował się tak bardzo. Mogę podnieść na trzecią piosenkę. Pozdrawiam, pisarz. Dziękuję bardzo serdecznie. Niestety nie, bo nie chcę ryzykować, że się YouTube dopierdoli do piosenki. Nie mam zamiaru sprawdzać, czy jest content ID, czy nie jest content, więc... Sorry ziombel, ale póki rzucam to na archiwum live'a, to muzyki nie puszczam po prostu. Patchet? Nie wiem, chyba nie. No zostawię dwa webunki. No zobaczymy, czy ma backstaba. Okej. No rozdanie mamy dalekie od ideału. Zrobiłeś kawał dobrej roboty już teraz, bez przygód epiku legend biłeś no nawet drugą rangę, tak trzymaj i nie przejmuj się przegranymi. Wiesz co, ja się nie przejmuję przegranymi, tylko ja się przejmuję takimi wrednymi przegranymi, nie? No bo jak przegrywam grę, kurwa, bo mam na ręce dwa Blessing of Kings, dwa Divan Favor, jakieś gówno i nie mogę nic zrobić. No to jest wkurwiające po prostu, no. Diabne jego, bo fanów nice.
pisarz spoko, ale nie, po prostu jest zasada, robię challenge, rzucam go na Archiwum Live'a, nie puszczam muzyki z donate'ów. Koniec tematu, nie będziemy się rozwodzić nad tym, gdzie jest jakaś piosenka i rozkminiać tematu, bo szkoda czasu na takie pierdoły, trzeba się zająć graniem, a nie czymś takim. Za sprawiedliwość! No tutaj niestety Fan of Knives jest GG praktycznie. Mam martwe karty na łapie, które nic totalnie nie robią, plus konsekracja, która jest sytuacyjna. Więc jeżeli on ma odpowiedź na mój stół w postaci Fan of Knives albo Blade Flury, no to jest GG. Zobaczymy. Dalej ginę, znaczy nie no, w tym momencie nie jest już tak źle nawet jak mi ściągnie z tyłu AOE. Gramy na Oil Rogue'a, więc priorytet numer jeden to zabić mu wszystko. Niestety nie dobrałem niczego, co jest jakimś burstem porządnym. No ale jest Shredder na stole, ma 5 kart, więc jest w miarę spoko. Wolę stracić useless kartę niż Demon Shielda. Tak myślę.
zobaczymy. Migotr, nie wiem, nie oglądałem nigdy na telefonie. Wow, łożeszki. Stałem u łożeszki. Akurat mi się herbata skończyła. Okej, okay, będą za 7 minut. O ile? Za 7 minut. Okej. Okay. Uda mi się w te dwa dni dobić Legendę? Jest bardzo proste, jak nie będę tiltował, wkurwiał się, bluzgał i tak dalej, to tak, jak będę, to nie. To było widać dzisiaj. Jak jestem pozytywnie nastawiony, to idzie bez problemu, a jak zaczynam odpierdalać, to jest chujnia. Wciągający to badziewie. Zakładam, że skoro nie zagrał konsekracji, to jej po prostu nie ma, no to lecimy. Thank you.
sprawiedliwość. Do walki! Do walki! Do walki! Do walki! Czekam na rozkaz! Gotowe! Zwycięstwo jest twoje! Dobra, akurat zacząłeś dobrze, to kończymy. Słuchajcie, dzisiaj skończymy sobie trochę wcześniej, bo przyjeżdżamy znajomi i będziemy pić alkohol. Nie pić alkohol, tylko brać planszówki. To jak zwał. Więc na dzisiaj to byłoby na tyle. Ja uciekam. Raczej dzisiaj streamu już nie będzie. No przynajmniej wątpię, żeby był. Będzie jutro po południu, no i pojutrze po południu. No dzisiaj niestety nie poszło najlepiej. Pomijając przegrane to tilty, bluzgi i masakra mentalna, sorry. Nie chciałem, trochę mnie poniosło może. W każdym razie... są jeszcze dwa dni, gdzieś koło 24 godzin grania. Brakuje jeszcze... raz, dwa... 12 więcej wygranych niż przegranych. Nie jest to do zrobienia absolutnie w 100%. Tak więc myślę, że będziemy to robić jutro i pojutrze. A na dzisiaj to byłoby na tyle. A na dzisiaj myślę, że to byłoby na tyle. I... no i to chyba wszystko. Widzimy się jutro, a ja póki co spadam. Tak więc yo!